Nazywam się Aleksandra Mańkowska, studiuję saksofon na Akademii Muzycznej imienia Kistuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. Jestem niecierpliwa, jestem rozkojarzona, nie mam do siebie cierpliwości. Czasem nerwy puszczają. Miałam taki okres, to całkiem niedawno, kiedy nawet czułam po prostu się zmęczona, taka wypalona. Zawsze miałam wokół siebie ludzi, którzy mnie mobilizowali i jakoś wspierali w tym wszystkim, więc gram i cieszę się z tego i nie mam zamiaru przestawać. Okej, to jeszcze raz od początku, dobrze? Najważniejsze jest to, że ja nigdy nie bałam się grać. Dla mnie to była po prostu zawsze wielka radość. To jest coś, co sprawia, że chce mi się żyć. Mój profesor czasem mówi mi: Olu, spokojnie. Czy ja jestem taka dynamiczna? Może tak, może troszkę. Może jestem. Nazywam się Ania Melesza, urodziłam się w Goleniowie, studiuję w Poznaniu, gram na skrzypcach. Dziękuję. Ludzie mówią, że mam talent. Ale talent to jest... nie jest moja zasługa, więc jakby nie mam prawa się tym szczycić. Nie wiem, czy moje marzenia są rzeczywiście tak piękne, jak mi się na pozór wydają. Bo marzenie bycia jakąś tam solistką, koncertowania co tydzień, gdzie indziej, z jednej strony jest piękne, ale to wygląda tylko tak pięknie, jak się patrzy z boku, wydaje mi się na to. Tak naprawdę ci ludzie, nie wiem, czy oni do końca są szczęśliwi, na pewno są spełnieni zawodowo, ale czy to jest takie ważne? Talent łatwiej jest przy sobie utrzymać niż miłość. No bo talent zależy tylko już od nas jakby, tylko nasze wybory. A przecież miłość jest za miłością dwóch osób, także. Czy zostawiłabym muzykę dla miłości? Nie. Nie wiem, to jest takie pytanie... Chociaż kurczę, no nie wiem, może jednak tak. Nazywam się Dominika Czerniak, mam 23 lata. Zajmuję się grafiką projektową, a w szczególności ilustracją i plakatem. Jestem z małego miasta, które swoim kolorytem i taką prawdziwością i szczerością bardzo mnie inspiruje do działań. Spełnienie w życiu to takie przeżycie swojego czasu tutaj na ziemi w zgodzie ze sobą, z wartościami. No to nie jest śmieszne. To jest książka 12 chłopców. To są Powstańcy Styczniowi. To jest książka o kumplach z 1863 roku. Na końcu dowiadujemy się, że oni tak naprawdę niestety zginęli. Jeszcze jestem na studiach. Jeszcze mogę działać.
Ale jest taki strach przed tym, co będzie potem. Czy trzeba będzie pracować w jakiejś korporacji? Wolałabym w sklepie sprzedawać i robić swoje, niż się podporządkować. Nazywam się Filip Ignatowicz, mam 23 lata, studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zajmuję się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. Uwielbiam destrukt, uwielbiam stare technologie analogowe, jeżeli chodzi, nie wiem, zepsute taśmy VHS-owe, jeżeli chodzi o film, albo multiscreeny i monitoring na przykład sklepowy. Kręci mnie granica, kiedy jest jeszcze obiekt sztuki, a kiedy to już jest produkt. Fascynuje mnie to, że galeria handlowa i galeria sztuki może być dzisiaj niestety traktowana wymiennie. Żyjąc 23 lata w Gdańsku, miałem wiele okazji, żeby w tym mieście się zakochać. Szczególnie udało mi się zakochać w przestrzeni Stoczni Gdańskiej. Tworzę drobne obiekciki, drobne pakunki z gruzem ze Stoczni Gdańskiej, z opakowanych i do każdego jest certyfikat autentyczności. W Berlinie udało się zamienić ścianę, coś co ich dzieliło, przykry moment ich historii, na galerię muralu, na naprawdę brand miasta i właśnie też pamiątkę. W Berlinie można kupić drobny, certyfikowany kawałeczek muru berlińskiego. Niemniej jednak obiekt, który ja stworzyłem, nie jest tak radosny, bo to nie jest chyba rzecz, z której powinniśmy być dumni. Miejsce Stoczni Gdańskiej jest niszczone, dewastowane, wyburzane pod nowe inwestycje. Nie chodzi mi o to, żeby zatrzymać całą stocznię jako rezerwat czy miejsce pracy. Marzyłoby mi się, żeby ona dalej była przestrzenią produkującą kulturę, jeżeli można mówić o produkcji kultury. To nie jest tak, że ja wiem, że uda mi się wygrać z wiatrakami. Ja to chyba robię tylko po to, żeby sobie nie pluć później w brodę, że nawet drobnego jakiegoś mojego głosu nie było w tej sprawie, bo nie chciałbym mieć wyrzutów sumienia. Nazywam się Helena Radzikowska, mam 27 lat. Jestem studentką 4 roku Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Jestem wychowana w mieście i dla mnie takim miejscem ładującym akumulator jest duże miasto. W godzinach szczytu przewija się dużo ludzi, których można obserwować. Wolę to niż szum jeziora. Każdym wyjściem na scenę trema jest mniejsza. Oczywiście zawsze się pojawia, ale o ile na początku bywa paraliżująca, to teraz już jest dopingująca i jest taką adrenaliną, która sprawia, że chce się żyć i chce się doczekać wieczora, żeby wyjść na scenę. Rzeczywiście! Tylko, że nie mamy dzieci, mamy zakład pogrzebowy, mamy centrum pogrzebów! Centrum pogrzebów to my! Chciałabym móc w przyszłości łączyć aktorstwo z reżyserią. Takim marzeniem jest własna grupa, własny teatr, w którym można robić wszystko. Wszystko i po swojemu, i nie być do niczego zmuszanym, i samemu sobie wyznaczać kierunki i cele. Myślę, że najważniejsze w życiu jest na każdym etapie bycie uczciwym wobec ludzi, którymi się otacza, z którymi się pracuje i wobec samego siebie, bo myślę, że oszukiwanie samego siebie rodzi frustrację, co pociąga ze sobą tragiczne konsekwencje. Nazywam się Karolina Lizurej i studiuję malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
malarstwo to przede wszystkim kolor i nie należy od niego uciekać. Dlatego postawiłam sobie właściwie takie zadanie do wykonania, że okiełznam ten kolor i się zmierzę z nim. Dla mnie to jest po prostu góra, na którą się muszę wspiąć i strasznie mnie to fascynuje. Jeżeli zastanawiam się nad swoją przyszłością, to widzę ją w kolorach błękitnych, czyli żeby była spokojna i pełna harmonii. Malarstwo, sztuka nie są to rzeczy, które mogą stanowić dla mnie sens życia jako taki. To znaczy, że są sprawy po prostu ważniejsze i jeżeli pojawi się rodzina, no to na pewno chciałabym się poświęcić także jej, a malowanie zejdzie pewnie na drugi plan. Przyjechałam do Warszawy, ponieważ fascynowała mnie historia powstania warszawskiego. Jakoś ten temat stał się moją inspiracją od razu. Jestem wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego i stamtąd również czerpię jakieś inspiracje. Boję się zwątpienia, bo pewnego razu po prostu można się obudzić i stwierdzić, że to nie ma sensu to, co robię i wtedy nie wiadomo właściwie, co z sobą począć, skoro cały czas się malowało, a nagle przestaje się widzieć w tym jakikolwiek sens, a jest to bardzo cienka granica, no bo właściwie po co malować? Może przyjdzie jakiś czas załamania, na razie jest w porządku, więc oby tak dalej. Nazywam się Małgorzata Wościcionek, mam 23 lata, pochodzę z Jeleniej Góry i studiuję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dla mnie muzyka często jest lekiem na różne moje takie cierpienia, jakby mogę tam wylać swoje emocje. Dla mnie to jest coś zupełnie abstrakcyjnego. I jak już zaczynam podchodzić do jakiegoś utworu, który już bardzo długo gram w sposób taki suchy, bez emocji, bez uczuć, to zapala mi się taka czerwona lampka i odkładam ten utwór na chwilę. Ponieważ no, muzyka jest po to, żeby coś wyrażać. A jeśli ja podchodzę do tego jako po prostu do nut zapisanych, do odtworzenia czegoś, co ktoś napisał, to w zasadzie no, zawód muzyka przestałby istnieć, bo tak naprawdę są komputery, są roboty, które potrafią stworzyć jakieś dźwięki, ale nie ma w tym duszy, nie ma w tym serca ludzkiego. Więc myślę, że naszą rolą jest to, aby podchodzić do muzyki jako do czegoś takiego, co przychodzi z góry. Nazywam się Marek Ramadowski, jestem kontrabasistą i studiuję na Akademii Muzycznej w Katowicach i lubię latać. Spoilery, hamulce aerodynamiczne. Silnik numer 1, 2, 3. Kolumna sterownicza, czyli skręcamy w lewo, w prawo. Teraz zaczął krzyczeć autopilot, ponieważ jak autopilot jest włączony i poruszymy tą kolumną sterowniczą, to wtedy on się wyłącza. Kiedyś była katastrofa związana z tym, że piloci nie wiedzieli, że mają wyłączonego autopilota. Zaczęło się to od... Nie trudno zgadnąć od pierwszej podróży samolotem. Byłem absolutnie zafascynowany tym, jak to się dzieje. Start, lądowanie, te wszystkie procedury, cała ta otoczka i atmosfera podczas lotu. Naprawdę wciągająca zabawa. To jest taka moja no, dość spora druga pasja poza muzyką. Chciałbym, żeby w końcu udało się obalić ten taki mit, że kontrabas to tylko nieruchawa skrzynka stojąca gdzieś tam w tle w orkiestrze, grająca same najniższe nuty. Jest to instrument o bardzo dużych możliwościach i bardzo niedoceniany. Chodzi o to, żeby coś przykuło uwagę słuchacza, żeby jakby wciągnąć go do tego świata, który ma się w sobie. Można wywołać naprawdę bardzo wiele emocji na słuchaczu, jeżeli ma się odpowiednio dużą siłę przekazu. I
to jest chyba właśnie to wyrażanie siebie, czyli jakby zapraszanie innych do tego, co ja mam do powiedzenia. Najważniejsze, co jest dla mnie najważniejsze, żeby w jakiejś tam przyszłości wiedzieć, że cały ten czas wykorzystałem tak, jak mogłem. Niekoniecznie najlepiej, bo tego się nie da przewidzieć. Nazywam się Martyna Klub-Zradny, studiuję na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym. Mam 23 lata. Najważniejsza w życiu jest dla mnie rodzina. Mój mąż, moja córka. Ale na drugim miejscu jest flet. Jeśli mam do wyboru poćwiczyć i słuchać, jak moje dziecko płacze za drzwiami, bo chce wejść do pokoju, już wolę ten flet odłożyć i zająć się dzieckiem, bo wiem, że to zaowocuje w przyszłości. Będąc w ciąży, dziecko, jak już zaczęło się ruszać, kopało i kiedy tylko słyszało flet, naprawdę bardzo reagowała zawsze. A teraz, słysząc muzykę, reaguje. Czerpię inspirację z mojego męża, który po prostu robi milion rzeczy i robi to bardzo dobrze i jest przekonywujący. Każdego dnia ma milion pomysłów i napędza mnie, żebym poszła, poćwiczyła, żebym nie siadała z założonymi rękoma i nie wiem, gotowała obiad. Nie lubię, jak mną ktoś dryguje. Nie jestem tego typu osobą, która lubi się podporządkowywać. Niestety w orkiestrze tak naprawdę dużo zależy ode mnie, ale też dużo zależy od dyrygenta, jak on chce, żeby to było zagrane. Ale po prostu nie czuję się komfortowo w takiej dużej liczbie osób, siedząc po prostu za pulpitami. Najbardziej czuję przestrzeń, kiedy wchodzę sama na scenę, najlepiej z fortepianem. Wchodząc na scenę, mam łzy w oczach i tak strasznie się cieszę, że mogę grać. To jest całe moje życie tak naprawdę i po prostu jestem szczęśliwa, że to mogę robić. Nazywam się Olga Dziąg, mam 23 lata, studiuję na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmuję się projektowaniem ceramiki. Myślę, że w sztuce jest tak, że w momencie, kiedy coś mocno absorbuje nasze myśli, robi się to bliskie szaleństwu. Robimy coś, a dopiero później zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo to w nas siedziało i jest to takim ujściem tego, o czym się myśli, a z czego jeszcze na poziomie świadomości do końca nie zdajemy sobie sprawy. Praca nosi tytuł Walka z wiatrakami, z wyróżnieniem tej gry słownej Walka z rakami. Jest to forma misia przykrytego całunem, powielona w 100 sztukach. Symbolizuje to tak naprawdę diagram ogólnej śmiertelności. Dodatkowym elementem tej kompozycji jest taka w tym świetle ledwo widoczna farba, która jest farbą fluorescencyjną. Możemy ją zobaczyć tylko pod światłem ultrafioletowym, co jakby symbolizuje te wszystkie cechy choroby nowotworowej. Jest ona ciężko wykrywalna i często dowiadujemy się o niej, kiedy jest już za późno. Śmieję się sama z siebie, że jestem taką małą dekadentką, która popada w paranoję i zakleja kamerę taśmą w laptopie. Wielu rzeczy tak naprawdę się boję. Myślę, że najbardziej boję się ludzi i tego, czego można się po nich spodziewać. Staram się rozdzielać to, co w życiu widzę, na zachowania, które wynikają z białego i z czarnego. I myślę, że tych ludzi, którzy mocno taplają się w czarnym, po prostu trzeba unikać. Nazywam się Paulina Gałązka, jestem aktorką i studiuję w Łódzkiej Szkole Filmowej. Dzisiaj przyszłam do teatru, mam robione zdjęcia.
ponieważ tutaj w Ateneum są portrety wszystkich aktorów pracujących w teatrze. No i teraz poczułam, że ja będę taką prawdziwą aktorką, bo będę miała swoje zdjęcie w swoim teatrze na ścianie. Mam dość plastyczną twarz. Potrafię wyglądać bardzo brzydko i bardzo to lubię. Myślę, że się wstydzę. No, czasami jestem dość lękliwą osobą, nieśmiałą. Często. Nie lubię tego, że czasami zbyt bardzo podważam samą siebie. To mi się nie podoba, chciałabym to zmienić. I nie lubię tego, że tak dużo jest jeszcze we mnie takiego z wychowania wywiedzionego chęci spełniania potrzeb jakichś wizerunków czy ról jakichś nadanych. Chciałabym przestać siebie ciągle dopasowywać. Myślę, że refleksyjność, że umiejętność wyciągania wniosków i uczenie się, to jest moja mocna strona. Myślę, że to jest prawda. Autentyczność bardziej zdobywa nasze zaufanie. Jeśli jesteś autentyczny, tak jak w życiu, to widz ciebie kupuje. Walczak, ja jestem malarką, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, a za mną jest mój dom. Ten dom jest dość stary, ma gdzieś przeszło 100 lat, ale nie pamiętam dokładnie roku, w którym powstał. Rodzice są artystami i ja cały czas z ciebie wychowuję się w takim środowisku. Bardzo trudno być córką artystów. Ciężko pójść chyba na kompromis i potem dochodzić do różnych jakichś ekscesów, jakichś kłótni. To jest część cyklu dokładnie pracy dyplomowej. Podchodząc blisko do tego obrazu, patrzymy na niego i widzimy, że jest bardzo agresywny. Ale odległość powoduje, że to wszystko zaczyna zmieniać i uspokajać. I to jest chyba też w sumie bardzo ciekawe, że właściwie on ma takie dwie strony. Jedną taką właśnie zaskakującą, a z drugą taką już kojącą. Pokazać rodzicom, ale też sobie, że mogę zacząć pracę indywidualnie, faktycznie już niezależnie. Nazywam się Piotr Skowron, jestem studentem Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuję się grafiką warsztatową. Myślę, że warto jest mieć jakieś przeżycia, coś, o czym można opowiadać. Ważne, żeby coś się działo i żeby te prace były o czymś. Te prace powstały na karku takich nieprzyjemnych przeżyć i mają dlatego swój wyraz w kompozycji, która jest ciemna. Nawarstwionych jest wiele matryc, zagęszczenie linii, drukowanie do spadu bez marginesów, żeby tą kompozycję otworzyć, żeby pokazać, że te zdarzenia, które staram się wplatać w pracę, ciągle się dzieją. To takie są zdarzenia z mojego życia, które mnie otaczają. Dość takie bardzo osobiste. Nie chciałbym w to wnikać. No jest to jakieś takie uspokojenie się, oddanie światu energii. Oj, za każdym razem myślę sobie o tym, że może to wszystko rzucić i dać sobie spokój, zająć się łatwym życiem. Ten
No ale jak się odbija, to myślę, nie da się tak po prostu tego rzucić. No i to w człowieku siedzi na tyle głęboko, że po prostu trzeba robić, trzeba działać, trzeba tworzyć. Nazywam się Sabina Knapczyk-Marek. Jestem studentką wzornictwa na krakowskiej ASP. Zajmuję się designem. Projektowanie jest zawsze wyzwaniem dla mnie. Interesuje mnie tak naprawdę aranżowanie tego spotkania pomiędzy osobą, która używa tego przedmiotu, a tym właśnie obiektem, jakie to będą emocje, jakie ten przedmiot wywoła. Potrafię zrealizować te modele, które sobie zamierzyłam. Nie jest to jakieś trudne. Na pewno mężczyźni mają więcej siły i niektóre rzeczy im łatwiej przychodzą, ale my kobiety jesteśmy chyba bardziej sprytniejsze. Projekt krzesła miał opierać się na zasadach skandynawskiego designu, czyli materiał, którego używam w tym projekcie, jest dostępny na miejscu. Ma być wycinany w ekonomiczny sposób, tak żeby zaoszczędzić jak najwięcej materiału i w prosty sposób rozkładalny do tego, by można go transportować w płaskich paczkach. Czasem zdarzają się jakieś takie olśnienia albo nawet sen, w którym dowiaduje się, jak coś powinno być zaprojektowane. Ale wydaje mi się, że taką największą inspiracją jest dla mnie zawsze obserwowanie otoczenia i zachowań ludzkich. Cały czas w tym projektowaniu jest ten pierwiastek sztuki, dlatego że jeśli tego by nie było, to bylibyśmy po prostu konstruktorami. Nazywam się Tomasz Wendt, jestem studentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu i gram na saksofonie. Muzyka jazzowa i improwizacja nie mogą kojarzyć się wyłącznie z motoryką, z szybkim wydobywaniem dźwięków w szybkim czasie, najlepiej, jak to się mówi, wyżej, głośniej, szybciej. To jest nieprawda, bo w momencie, kiedy nie ma tej wrażliwości, ta muzyka jest pusta, taka bezpłciowa. A w momencie, kiedy ktoś szczerze wykonuje muzykę, nie popisuje się, tylko gra po prostu to, co w danym momencie czuje, to musi się spotkać z dobrym odbiorem wśród publiczności. I ta energia krąży od wykonawcy do publiczności, od publiczności do wykonawcy. Jako muzyk, jako kompozytor mam szansę swoje emocje wyrzucić z siebie i się emocjonalnie oczyścić. I w momencie, kiedy nagromadzą się jakieś emocje, często staje się to inspiracją dla tworzenia jakiegoś nowego utworu, jakiejś nowej muzyki. Ostatnio dotknęło mnie, a w zasadzie dotknęła mnie moja dziewczyna Dominika. I dla niej napisałem utwór, jeden właśnie, o nieskazitelnie brzmiącym tytule 4D. Czasami podczas jam session, podczas grania sola zamykam na przykład oczy i kiedy je otwieram, to jestem w ogóle odwrócony do publiczności. I to nie przez brak szacunku dla publiczności, tylko po prostu przez to, że się na tej muzyce skupiam i zapominam o tym czasami, gdzie jestem.